Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszej serii śląskiej. Tak jak widzicie, jesteśmy 8 lat później, ponieważ zbijałem znowu agresywną ekspansję. Zobaczcie, jak szybko ona nam spała w dół, 4,6 punkta, a jeszcze nie mam wziętej tej tutaj idei dla mnie Benevolence, która będzie nam jeszcze przyspieszała ten cały progres Improve Relation. Tam widziałem, że pojawiały się komentarze, dlaczego nie wysyłasz misjonarzy, znaczy misjonarzy, dyplomatów z misją Improve Relation, tak? Skoro tak to boostujesz, bo ja boostuję, ok, Improve Relation, ale to nie wpływa, z tego co pamiętam, na to, jak szybko nabijamy tą cechę. Czekajcie, gdzie to się tutaj patrzyło, to wszystko na miesiąc, nie improve relation miesięcznie, tutaj to wpływa nam na improve relation, które ja boostuję. To jest dwie tak samo nazwane cechy, ale się po prostu, to chyba nie można traktować jako tą samą mechanikę. Zobaczcie, że to wpływa na agresywną ekspansję, na szybkość nam spadania tej agresywnej ekspansji. Jak sobie włączycie jeden z pierwszych odcinków, to tam szybkość spadania agresywnej ekspansji na samym początku wynosi chyba 2,8 punkta, a teraz mam 4,6 punkta, więc naprawdę to znacznie szybciej zbijamy. Już nie musimy czekać 20 lat na opadnięcie agresywnej ekspansji praktycznie do zera, tylko po prostu 10 lat z małym hakiem, żeby nam to spadło. A jeszcze będziemy to masakrycznie boostowali sobie. Chociaż jak tak czy siak, tak jak patrzyłem sobie, no to mam to już prawie na maksa. Czekajcie, improve relation w tym momencie mam. Jedyne co moglibyśmy jeszcze mieć więcej, to polityki tak naprawdę. Improve relation na poziomie 116%. Prestige troszeczkę mnie boli, bo ostatnio go wydałem, więc mógłby nam dać troszeczkę więcej. No ale tak, plan na dzisiaj to jest zaatakować tutaj Pomorze, odebrać jej nasze tutaj ziemię. Tylko może zrobię claima? Czekajcie. Your Lubeck Spy Network, a nie robię Spy Networka na Lubeck, tylko robię na co? Na Mecklenburg? Serio? A kliknąłem tą prowincję i... No i nieważne. Nie robię Prusów w tej serii. Nie chcę robić Prusów w tej serii. Prusy są bardzo OP krajem. Nie chcę ich robić w tej serii. Tym bardziej, że ja planuję robić też osobną grę Prusami w najbliższym czasie. I po prostu wtedy wykorzystamy sobie to po prostu. Będziemy robili Prusy. A wiem doskonale, że jeżeli teraz bym zrobił Prusy i znowu potem zrobiłbym serię z Prusami, to byłoby mnóstwo głosów typu znowu grasz to samo, weź się typie, olej, nudna seria, ble, 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 znowu Niemcy i tak dalej. I ja po prostu nie chcę robić Prusów. Dobra, to na ten kraj tutaj robiłem, dobra. Ej, to w sumie ich nawet byśmy mogli wezwać do sobie, byśmy Brandenburgię też mogli zjeść. Kuszące propozycje, ale nie wiem, czy za dużo agresywnej ekspansji wezmę, więc tutaj byłaby taka wojna. Ale możliwe, że to tak zrobimy, że Mecklenburg wezwiemy osobno. Pomorze, Turingia jeszcze by doszła, czyli ten tutaj kraik, który też chce zająć, ale nic mu nie zrobimy. Niestety, dobra, niech nasze wojska podejmą na granicę z Pomorzem. Węgry ogłosimy na rywala. To nawet bardzo dobrze, bo mi brakuje rywali. Widzicie, każe mi Osmana brać na rywala, no po prostu debile jakieś, nie wiem. O co im chodzi? No sojusz z Osmanem nie mam co liczyć. A szkoda, bo byłbym chętny na ten sojusz z Osmanem i to bardzo. Okej, okay, mamy Marienburg, mamy, dotykamy tutaj Zatokę Wiślańską, z tego co pamiętam, ale to jeszcze nie jest dostęp do Bałtyku, to jeszcze nie jest dostęp do Bałtyku. My jeszcze do Bałtyku się nie dotykamy, że tak powiem. Okej, okay, dyplomatyczne, declare war, no i odbicie Gdańska dla Niemiec, tutaj tak, Magdeburg osobno, Saks, Luksemburg, to z ciebie chyba nie chcemy osobno bić, to jesteś tu, to nie, ciebie nie chcemy osobno bić, ani Verden, ani nic. Lecimy po prostu. Oj, trzy armii profesjonalizm na samym początku. No wyjebiście. No i wyglądają nasze siły dość niestety porównywalnie. W sumie to może zamiast Pomorza to... O, Brandenburgi nie wezwali? O. Albo jeszcze nie wezwali. To może najpierw się nimi zajmiemy tak naprawdę. Tymi krajkami tutaj. Dobra, dwie bitwy pod rząd. Bardzo fajnie. To się akurat udało. I zobaczymy, jak nam to wszystko tutaj dalej poleci. W sumie zdejmijmy to. Kurde, nie odznaczyłem. Chciałem oszczędzić trochę powera, ale ewentualnie możemy go tutaj dać, to zawsze jakiś progres będzie.
zanim przyjdzie nasza artyleria. A nasi przeciwnicy i tak chyba będą musieli tutaj troszeczkę sobie poczekać. Czekajcie, co dostajemy? Diplomatic Reputation za pół ceny, ale Prestige, ewentualnie Małopolska, będzie miała tańsze rozwoje. Dobra, ani z tego, ani z tego bym nie korzystał. Chyba, że właśnie mi umarł. Nie, na szczęście nie. Ile zarabiamy? 5,69. Zauważyłem, że mam gigantyczną inflację, by the way. Więc muszę to w najbliższym czasie zbić sobie. Nie wiem, kiedy ja tą inflację naprawdę nabiłem. Też specjalnie nie dodaję state'ów, ponieważ chcę tutaj podbić te, mówię, no, saksońskie regiony, dodać to do naszej kultury, znaczy dodać to do naszych terytoriów, tak? No i wtedy zobaczyć, ile będę musiał tak naprawdę prowincji odpiąć od mojego państwa, bo też możemy w ten sposób zwiększyć nasze wpływy, że tak powiem. Tutaj odpinając kulturę główną na przykład, poprzez, o, tutaj, cofnięcie nam korów. Widzicie? Chyba, ale tylko, że musiałbym też state'ą pozabierać wtedy ziemię, więc to jest dużo problemów. Ogólnie Turyngia, no i tutaj użyję to, bo to jest duży fort, więc wolę, żeby to mi padło szybko. Dobra, jak ciebie bym wziął? Tobie osobną wojnę wypowiedziałem. Ile agresywne? 34 agresywnej ekspansji, o, w mordejerze. No ale jak brać to na samym początku tej wojny. Widzicie, agresywna ekspansja. 5,2? Wow! Całą agresywną ekspansję wbijam w krócej niż 10 lat. Niestety jest masakrycznie duży bonus dla mnie. Serio, to jest bardzo, bardzo, bardzo szybko. To jakbyśmy teraz zwijali tą agresywną ekspansję. Co prawda można też pójść w drugą stronę z agresywną ekspansją i obniżać jej zdobywanie, tak, za prowincję, co jest też niezłym rozwiązaniem. No ale ja się po prostu zdecydowałem na improve relation, ponieważ tutaj mamy ten bonus, tak. I też łatwiej jest to zdobyć większe. O kurde, no to Army Tradition. Zamiast tego prestiżu, bo ja go potrzebuję, tego mojego prestiżu, i to bardzo, bardzo dużo. To jest Palatynat. No, łączy z Czechami. Mam. Nie. Dobra, robimy sztuczkę. Chamską, bo chamską, nieuczciwą może. Oczywiście pauza jest. No i tracimy w ten sposób tylko tyle manpowera. No i teraz cofamy sobie. Mamy 3900 manpowera tylko stracone. Dużo złych eventów mi się tutaj dzieje, trudno. Ale mamy wysoki profesjonalizm naszych armii, więc w razie czego to zawsze możemy po prostu to sobie cofnąć. Kur, ej, to aż 2% tracę, ej, nie zauważyłem tego. Dobra, ciebie zdejmujemy. Zostawiamy tylko tyle wojska, żeby mieć te 9000. Pamiętajcie, że na każdy level fortu musicie mieć 2000 wojska, tak? Czy 3000 wojska? 3000 wojska. Trudna matematyka u Lukasa. Nauka, część dalsza. Niech będzie. No i okej, tutaj. O tych weźmiemy tylko coś za prestiż, pieniądze, bo to zazwyczaj są dość bogate krajki. Nie idźmy przez tych buntowników bez jaj. Turyngia, tak samo pieniądze, war reparation. Moglibyśmy ich na wasala zrobić. Ale nie chcę na wasala, z tego powodu, że tutaj zjadanie wasali, o tym zapomniałem totalnie, zjadanie wasali, którzy należą do Hre, powoduje, że dostajemy bardzo dużą karę do relacji ze wszystkimi badziewiami w Hre. Bardzo, 50 albo 100 punktów, która bardzo, bardzo wolno schodzi. No patrzę, co ja tu mu trade, transfer, trade power. No tutaj zawsze to się przyda. 30 punktów. Pieniądze, war operation w takim razie. No i niech zakończą może sobie rywalstwo. Zawsze dostajemy ten prestiż jakiś tam nędzny, ale jest zawsze. O nich nikt nie chce, ich będziemy podbijali potem, tak? Bo niestety też mają, znaczy niestety dla nich, też mają kulturę saksońską, na której mi zależy. Kurde, na tych liczyłem. Tutaj jest 20 developmentu, naprawdę? Masakra. Okej, stade też padło. Tak, war repsy. Handlu mi się nie opłaca im przenosić. Weźmy prestiż. To jest akurat dla mnie lepsza opcja na ten moment. No bo jak przeniosiemy handel, to będą mieli oczywiście mniejsze dochody z tego, więc to jest taka kiepska opcja ogólnie. Tak.
Warrepsy. No, a mi zależy teraz, żeby trochę tego prestiżu sobie podbić. Dobra, to poczekamy. No i co? No i kończymy pomorze, tak naprawdę. Pomorze bardzo skrzywdzimy, ale to bardzo. No, bez jaj. Ale na szczęście manpowera i tak już nie mamy w ramach naszej armii, totalnie. 4000, no to będzie aż z przyjemnością sobie wyrnąć można. Trzeba gdzieś poćwiczyć to nasze wojsko, nie? Ale ogólnie ta wymiana Army Tradition na Prestige... Kuźwak, to mi się tu wbił. O mój Boże, Livonia, serio? To nie polecam, tej wymiany. Lepiej było wziąć... kto ma z kim wojnę? Najci, Savoy i Wenecja, okej. Tutaj się wbijamy. W najgorszym razie będę miał zaraz wojnę z Livonią. Livonia ma sojusz z Rygą. To nie jest nic złego tak naprawdę. Nic złego się nie wydarzyło. Chociaż spowolnią moje tutaj niestety zabawy. No, Neumark i Netze, no to bym mógł dla Polski teraz zrobić. W sumie znowu mam dyplomatów, którzy nic nie robią, i to mnie troszeczkę wkurza. Czyli na pewno, dobra, to bierzemy, bo wygląda na to, że w tej wojnie i tak mało zagarniemy terytoriów, pieniądze. Bierzemy to, to. No i w zasadzie nic więcej na nich nie wymusimy. Okej. Okay. Korujemy. No i Boże, za badziewie. No, stolp se wezmę i to. Ewentualnie poczekamy do końca ich wojny z Livonią. Oni teraz też nic nie wezmą, bo... Nie no, może wezmą. Kto tu ich bije? Litwa, Prowansja, Moskwa ich bije. No, a to ich sojusz się też zakończy. Dobra, i w zasadzie ja czekam, więc pauzujemy i widzimy się za chwilę. Dobra, albo stwierdziłem, że mam wyrąbane. Najwyżej będziemy to potem ich jeszcze raz bili. Tak, bierzemy przez Return Province, to wychodzi chyba dokładnie na to samo, możemy to nawet przetestować, bo też mnie o to pytaliście w komentarzach. Dobra, jeżeli wezmę tak, nie, no to więcej, bo tutaj, patrzcie, jest Polska, 16, a kurde, byłem pewien, że ostatnio jak to brałem, to wychodziło taniej, no to Return Province wychodzi znacznie, znacznie taniej, jeżeli chodzi o agresywną ekspansję. Boże. To dziwne dla mnie to akurat. Dobra, to odpuścimy, bierzemy stolp. Pieniądze. Czy może lepiej z ich humiliator zrobić? No i tak ich zgwałcimy totalnie, dobra. War Reparation. Tutaj nie chcę, żeby żadnych tych, nie, jakby to powiedzieć, sojuszy zrywali, bo i tak to są słabe sojusze, które nic w żaden sposób mnie nie bolą. O, tak to nazwijmy. To są słabe sojusze, które w żaden sposób mnie nie bolą. W sumie teraz myślę, że i tak zostawimy ten kraj w takim upadku, że Livonian Order, no tutaj to sobie spokojnie da radę, żeby to zająć i następnie zaatakujemy, jeżeli się uda, to zaatakujemy Livonian Order, żeby nie było. Dobra, trzeba Polsce troszeczkę podnieść developmentu, a Polsce development trzeba podnieść... Gdzie wy stolicę macie, bo się zgubiłem? Gdzie oni tu... A, w Kaliszu mają teraz stolicę, zapomniałem o tym. Okej. Okay. I tak. Wyjebiście o 10%. Nie mogę zdobyć Lwowa, bo zobaczcie, że Lwów nie jest. Mogę zwasalizować Galicję Wołynię, ale to myślę, że to będzie dopiero po mojej... Mogę zwasalizować... W sumie zwasalizuję Galicję Wołynię. Ale to będzie dopiero po tym, jak zintegruję Polskę. No bo nie chcę mi Polska tutaj z jakiegoś dziwnego bardzo powodu. Kurde, bierze mi takiej rywali, że to jest, nie ma szans zrobić tego w ogóle w żaden sposób. Czy ja mogę sprzedać condottieri? Offer condottieri? Aha, dobra, to nie mogę, bo mam trusa. Okej, okay, dobra. Strik. No i tutaj dalej szkolimy nasze wojska. Nuremberg, opinią. O, prestiż! Maxa prestiżu mamy. To teraz w ogóle jak szybko mi spada ta agresywna ekspansja? 5,2. No, cały czas bardzo szybko spada, tak? No, dobra, naszych dyplomatów w takim razie wysyłam na improve relation. Do subjectów jednego. I do sojuszników. Na początek. Zobaczymy to sobie. No, poleciał mi do Polski, naprawdę, no kurde. Już... Z kim jak z kim, ale Polska to nie jest kraj, z którym ja chcę, żebyś mi poprawiał relacje, cholero jedna. Improve relation, improve relation. No naprawdę, naprawdę.
Jeżeli oni tutaj to zajmą, no to ja to okej, wezmę. A nie, no Pomorze to jest. No to będziemy potem musieli jeszcze raz od Pomorza to wszystko tutaj zrobić. Ewentualnie możemy wymusić zawsze Enforce Peace'a. Nie, nie możemy wymusić Enforce Peace'a. No nic, trudno. A to nie, to było bardzo niefortunne akurat z tą wojną, że to tak wyszło, bo mogłem znacznie więcej. Nie wziąłem stołpa w końcu? Czy ja wziąłem może dla Polski stołp i ona oddała go właśnie? Ale żebym się wkurzył teraz? Dobra, tutaj też możemy zrobić w takim razie za chwilę claimy na te prowincje. Altmark. No w sumie trzy prowincje możemy od Brandenburgii sobie zażądać. Z tego co tutaj mamy okazję spojrzeć na to. Dobra, tutaj tak weźmy. Już mamy też prowincja Trade Power Modifier zwiększony. No i na handlu coś naprawdę fajne liczby zaczynamy mieć. Prestiż, no do kapa sobie dobijmy prestiż niż te pieniądze. Fajna sprawa. Jak my wyglądamy z naszą tutaj? I to powiem wam, że naprawdę to jest coś dziwnego. No, trus z Węgrami mi się skończył, ale od Węgier ewentualnie mógłbym tą jedną prowincję brać. The Papal State i moglibyśmy poszli na przykład z... No i gdybym porobił na was... A nie, ja mam i tak... bo nie ukrywam, że tutaj cały ten region bym chciał mieć dla siebie, bo jest bardzo bogaty. Tą jedną prowincję, ale to mi może kosztować koalicję. Więc tutaj też trzeba się zastanowić po prostu, wiecie, co się chce dalej robić. No i też myślę, że akurat też takie momenty mojego gdybania i tak dalej też są ważne w ramach takich serii. O, i wyjebiliście. No i możemy was teraz bić, Liwonio. Właśnie to chciałem, to chciałem. By the way, Livonian Order jest tak mały, że nawet możemy go zrobić na wasala. Tylko czy ja go chcę robić na wasala? Wolałbym go oddać zakonowi, ogólnie Livonian Order. Tak, szkulcie się, szkulcie się. Improve relation. O, to się jeszcze bardziej zaraz ucieszycie. Declare war breaking. Ja mam z nim trusa? No bez jaj, naprawdę mam z wami trusa? Kiedy? A, no była wojna ten. Dobra, to mamy z nimi trusa, to też ich nie ruszę. Improve relation, ja poproszę. No, czy już tutaj od was mogę? Nie mogę, ministra. Dobra, przerolujmy ich. Może jakiś się trafi, nie? Ja chcę improve relation. Nie musi być dwójkowy, może być jedynkowy. Polsko. Czekajcie, co my tutaj możemy? Ship trade power, dyscyplina, prestiż za nawracanie, niech będzie. Się też przyda zawsze. No i kurka, wona ta polska wolna, no. No. Jest, improve relation. Bardzo mnie to teraz zadowala. No i Kalisz w takim razie. No to jest fajna prowincja. 25 developmentu, dość tania też w rozbudowie developmentu, więc możemy sobie też ją nieźle podnieść w tym momencie. W sumie głupio, że Polska na przykład nie ma, o takiego budynku. Ale mamy pieniądze, więc Polska za chwilę i tak będzie naszym terytorium. Oczywiście po jakimś czasie dopiero jego ziemię w pełni do nas dołączą. Okej, jak wygląda kultura saksońska u nas? 38%. No i teraz możemy zrobić jedną z kilku rzeczy. Chociaż tak naprawdę możemy jeszcze podbić tutaj te dwie prowincje. Czekajcie, tutaj? Cóż mnie nie interesuje. Tutaj to możemy podbić, czyli rzućmy też klejmy na Brandenburgię. No klejmy powoduje, że też dostajecie troszeczkę mniejszą agresywną ekspansję. Janhald akurat jest takim krajem, który nie ma nic. Ale jak ja to wygląda z agresywną ekspansją? Raczej dość sporawa jest. No. W tych krajach w chrę. Trusa mamy z tym badziewiem. Serio, myślałem, że może mi... Ale Boże, jak to wygląda! Ej, ta Moskwa będzie naszym naprawdę niezłym wrogiem tutaj. W tym regionie. To będzie jakiś wielki problem.
za jakiś czas ta Moskwa dla mnie. Zwłaszcza, że będziemy mieli tutaj Polaczków. Ej, ale Polskę to najchętniej bym je w ogóle nie integrował, serio. Ej. Ale zakon coś jeszcze oddał. Ja zakonowinie dwóch prowincji nie zdobyłem? No to jest niestety... Albo coś zrąbałem w peace dealu, albo nie wiem, o co chodzi. I tańsze idee, wyjebiście. O tym totalnie zapomniałem, że powinienem zanim to rozwinę, to powinienem to totalnie zboostować. Totalnie o tym zapomniałem. No ale to już... W sumie nie jest jakaś duża strata dla mnie. Dobra, i myślę, że możemy kończyć ten odcinek. Zapraszam was oczywiście serdecznie na mój drugi kanał, gdzie odbywają się live'y. Obecnie tam męczymy Azteków. Gdzie mam po prostu przerąbaną wojnę z Austriakami. Też toczę wojny widzów, tylko że w takiej formie, że sobie też pogrywam z widzami, dzielimy się na teamy i po prostu walczymy sobie pomiędzy sobą oraz... Ej, ile już zrobią? Ile zrobią, dobra. Oraz tam gram sobie w Railway Empire, polecam obczaić gierkę, naprawdę bardzo fajna. Oraz City Skylines, jak to, no jak widzicie, streamy się tak głównie odbywają. Zazwyczaj codziennie od godziny 19, 20 do 21, 22. Czasem sobie to przedłużam, na przykład w weekendy, tak jak dzisiaj jest weekend. Możemy zwiększyć koszty militarne, o nie. Więc serdecznie was zapraszam na ten drugi kanał. Do zobaczenia, pa pa, pamiętajcie o łapce, hej!